Hej, dzień dobry. Głośno. Jak dzień? Dzień dobry. Więc hej, dzień dobry. Dzień dobry. Pomachaj, cześć. Cześć. Pomachaj. Cześć. Cześć, no do cześć. Dobra, okej, teraz mama idzie. Teraz mama. Hej, dzień dobry. Witamy się z wami bardzo, ale to bardzo serdecznie. Tak chcesz zrobić, nie? Nauczysz się. Moi drodzy, no witamy was znowu w kuchni. Tak jak już ostatnio dochodzi, że nagrywamy często jak coś tutaj robimy. I z weekendu, wczoraj sobie pokroiłam, tu był ten, co tu było? Nie udka, ciartki z kurczaka, które były zrobione w sosie sojowym, w miodzie. W sosie. No możesz trochę zjeść jak chcesz, proszę. Nie? Na pewno? Jakby też chciała, to dobra. Ja tu... Nie, nie, to jest brudne, wiesz? Zobacz, wytrzyj sobie teraz rączkę o to. I tutaj był sos sojowy, tam miód, doprawione i upieczone w piekarniku. Ja je obrałam od kości i to, co zostało, przekroiłam w drobną kosteczkę, wymieszałam jeszcze z tym sosem, który został i tu mamy kurczaka. I słuchajcie, no to bardzo proszę. I dostaliśmy jajka. Oczywiście jajek jest więcej, tylko włożyłam do lodówki. I powyciągałam to, co jest. I znalazłam tak. I mamy trochę boczku wędzonego, i mamy marchewkę, i mamy ogórka, i mamy serek almetę, i mamy sałatę lodową. I spróbujemy zrobić keto naleśniki. Czyli bez mąki. Nie dlatego, że przechodzimy na keto czy coś, tylko po prostu stwierdziłam, że jest okazja i chcemy sobie spróbować, zobaczyć, czy to będzie smaczne. I użyjemy do tego 5 jajek. I ja mam serek almetę akurat. To jest marchewka. No i mam trochę rozmrożonego szpinaku, wiecie, jak był w kosteczkach. I sobie wrzucimy i to zblendujemy. Tutaj mam taki fajny pojemnik, który był od takiej starej sokowirówki. I on jest fajny, jak potrzebuję w nim coś zblendować, tak ręcznie nawet. I on ma potem dziubek do wylewania naleśników. Bardzo lubię ten pojemnik. I użyjemy teraz, słuchajcie, 5 jajek, ale ja mimo wszystko im jakoś nie wierzę, więc będę wybijać je tutaj. Masz to schować. Dostaliśmy świeże, wiejskie jajeczka, więc postanowiliśmy je fajnie wykorzystać, tak? Jajko. No twoje jajko, ty lubisz, nie? Mamy 3, no stwierdziłam, że damy 5, nie wiem. Lubisz, ja wiem, że ty lubisz, tak? Czujecie, jakby tak 4 wbić, a tu ostatni i ja pierdziula. Ale byśmy się wściekły, powiedz. Nie? Dobra, podajemy do kosza. Wytłaczankę oddamy, bo jeszcze się przyda. I będziemy jej wyrzucać. Wyrzucać. Niektórzy dają do środka... Nie, to nie jest dla ciebie. Niektórzy dają mascarpone, śmietanę, rozpuszczone masło. O, ja dam ci almetę do środka. Tak, daj. Spróbujemy. Znaczy spróbujemy. No możesz trochę zjeść, jak chcesz, tak? Może ten serek resztkę damy do wysmarowania? O Jezu, patrz, cały wyszedł. Ona nie chce całego. Damy złychę, a resztę wysmarujemy. Chcesz sobie spróbować? Spróbuj. Czy chcesz łyżkę? Proszę. No. Mama tak już obliża. Tu też. Ty też? No ale tu już nie ma. Już mama wylizała, tu do kosza. Niektórzy to doprawiają różnymi przyprawami. Oregano, czosnek, coś tam. Ja zostanę tu przy klasyce, bo doprawię tylko i wyłącznie solą. Nie będę tutaj dawała niczego innego. Dobra, teraz to sobie zblenduję. Ciekawe, jak będzie smażenie, boję się, żeby mi się nie przypaliły. Więc planem działania naszym jest serek almetę, który został, trochę sałaty lodowej, trochę ogórka i trochę marchewki. Pokroimy teraz. Kroimy. Będziesz chciała kawałek? Kawałek. Weźmy może taki kawałek ogórka? Ogórka. Ogórka. Ciekawe, czy te naleśniki wyjdą, co? Soryki. Ja zawsze wykrajam te... Soryki. Chcesz kawałek ogórka? Proszę. Ja zawsze te... Znaczy, nie zawsze, zależy do czego. Wykrajam pestki,
bo one puszczają dużo wody i w niektórych momentach, jak się zależy do jakiej potrawy je, to są trochę takie gruszkawe te pestki. Także dzisiaj sobie wykroję. No proszę, możesz wziąć. Ale powoli, nie jedz tak dużo. Jak pokroić ogórka? Pepkę. Pepkę? A co to jest pepka? Marchewkę to ona tak średnio, zaraz zobaczymy, czy zje. Ale ogórki... Poczekaj, powolutku. Kory. No takie już pokroję, dobra? O. Będzie chrupało, okej? Okay? Chrupało. No, w sumie mogłam pokroić w paseczki, nie? O, tak. Paseczki mogłam pokroić. O, zobacz. To by było tak samo pokrojone jak marchewka. Bo chyba marchewkę tak pokroimy. O, ty też bierzesz? Kroimy w paseczki. Tak cieniutko. Dobra. Nie podkładaj paluchów. Nie wolno. Widzę, że się tu przyczajasz. Przyczajasz się, ja widzę. Mamy marchewkę. No próbuj, no jak chcesz, to próbuj. Ja marchewkę umyłam i nie ubieram jej ze skórki, bo ona ma taką delikatną tą skórkę, to stwierdziłam, że ją po prostu zostawiam. Tak? Zostawiamy? Zostawiamy. Zostawiamy. Co, dobre? Marchewkę? No to proszę, no to marchewkę. Jak pani chce, to marchewkę. Dobra? Jeszcze. Matko, z tobą to nie można zacząć gotować, widzę. No to bierz, dobrze, proszę. Bo ogólnie, tak jak wam mówiłam, do środka, no to był zamysł tego kurczaka. Bo to zostało, a resztę, no to tak zobaczyłam, co jest i akurat zostało wszystko to, co wam pokazywałam. Aha, tu jest twój ogórek, wiesz? No, ale mówiłam wam, że ona lubi warzywa. Tak? Więc ja lubię warzywa. Bywa. Warzywa. To była. Ona z marchewką różnie, wiecie? Raz lubi, raz nie lubi. Takie loty ma, tak jak z jajkami. Kiedyś tak, potem długo nie i teraz znowu jak śniadanie, to tylko jajo, jajo i jajeczka. To ty sukienkę sobie robisz? Ogórka masz. Sukienkę sobie robisz? A, kiece sobie robi dziewczyna. I słuchajcie, teraz nurkuję, bo użyjemy patelni Ambition, którą mam od zeszłego roku. Naprawdę jest świetna. Mam 3 gary z tej serii. Ten duży taki, którym zawsze coś duszę fajnego. Jest taka mała patelnia, bo chyba umyta w zmywarce, bo wyciągałam z zmywarek. O, i taka mała patelena i jak chcecie, to wrzucę wam w informacji pod filmem. To naprawdę są fajne. A na tej patelni sobie wrzucimy na suchą patelnię po plasterku boczku. Teraz dokonamy szybkiego blendowania. Aż się boję tych naleśników. Podobno ciężko jest ją smażyć. Dobra. Blendowanko udane. Zobaczcie, Laura przeszła aż na kurczaka. Dobry kurczak. Wiecie co, ja tego kurczaka jeszcze doprawiłam mieszanką, sól, czosnek. Mama! Gdzie jest ta mieszanka? Mieszanka. Nie zwędziłaś? A nie, jest. Te, co podostawałam od babci Teresy z Ameryki. W Polsce też są dostępne. Czekajcie, tu mam jakiś... Tu mam jakiś czosnek, tylko że to jest troszeczkę z chili. To było chyba w Action dostępne, takie z takim tym. Także to nie jest tak, że to tylko w Ameryce, bo teraz to wiecie. To już nie są czasy, że... Coś tylko w Ameryce, to znaczy, że niektóre rzeczy i tak są. I słuchajcie, mój błąd, bo zobaczcie. Ja, wiecie, jak mi coś nie wyjdzie, to ja się do tego przyznaję. Właśnie bałam się najbardziej smażenia tych naleśników. I no z racji tego, że tu są same jaja, robię mały ogień, żeby to jajo się zaraz nie przypaliło. I zrobiłam teraz na tej patelni i trochę grubsze. Bo zobaczcie, ja zrobiłam jak zwykłego naleśnika, cienkie i zrobiłam z tego chipsa. To jest normalnie smaczne, da się to zjeść, zaraz to zjemy, ale... To był mój błąd, więc tak to... Mama. Dobre? Mama. No dobrze, ja nie wiem, ty się najesz chyba przed obiadem, wiesz? Mama. Tak? Mama. No mama nie. Boczuś też chcesz? No dobrze, no weź. Boczuś. No bo tu na patelni mam właśnie na bez tłuszczu. Jeny boczek też zjesz?
Laura, zostaje nam coś na obiad dzisiaj? Mówiłam wam, że my naprawdę nie mamy problemu, jeżeli chodzi o jedzenie z Laurą. Mama. Ona naprawdę... Mama, no nie, mama na razie nie. Ona naprawdę lubi wszystko. Znaczy no prawie, no czasami wybrzydzi. No czekajcie, zmniejszymy trochę. Zaraz go przewrócimy. Widzę, że wygląda zdecydowanie lepiej. Mam nadzieję, że wyjdzie, co? Jak nie, to się po prostu za... Jezu, ej, to się coś przywaliło chyba. Ej, nie wyjdzie, patrzcie. On się chyba przyjarał się, Laura, chyba. No bez kitu. A nie, czekajcie. Tylko nie wiem, czy nie będzie przyjarany. Idzie! Idzie? Jak myślisz? Laura? Tu jak się opanuje te naleśniki, jak je smażyć, to to będzie git. Nie, cicho, jest. Nie, no coś wyszło. Coś wyszło. O, dobra. Widziałaś? Widziałaś. Widziałaś? Jeny, dziecko, bo mamy tylko 3 plastry. No ja cię nie żałuję. Dobrze, jak. Tatuś dostanie bez marchewki i bez boczku. W takim razie. Jak masz jakiś patent na to, jak dobrze usmażyć te naleśniki, no to mi napiszcie, bo to bardzo fajny, widzę, sposób. Gdzieś tam mama. Co mama? Słucham. Co mama? Co zaczepiasz mamę? Co ty zaczepiasz tak mamę? Jeszcze. Jeszcze? A tu masz jeszcze, to zjedz. No to mama ci da. Tak? Kopka. Kopka. To jest boczuś. Boczuś. Boczuś, no. Ci wszystko jesz. Ogórka, to... To zaraz zejdzie, zaraz ci dam. To marchewkę zjedz. Zrobimy mniejszy ogień i teraz zobaczymy, co wyjdzie. Ja nie umiem tak skoordynować, że na dużej patelni ma być małe. To u mnie wtedy będzie albo kwadrat, albo prostokąt. Na okrągłej, nie? Wyjdzie mi kwadrat albo prostokąt. I powiedzę! Nie, to się nie bawimy, to jemy. I powiedzę! Miam, 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 miam. Miam, 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 miam. Gdzie jest Laura? Gdzie jest Laura? Jest. Matko, dziecko, taka brudna ściera na głowie. Daj no to. Nie chcę. No dobrze, no to jak chcesz brudną, to proszę. No. Łap wszystkie bakterie. Patrz. Patrzę. Gdzie jest Laura? Nie ma Laury. Nie ma Laury. Teraz to wyglądasz jak... Jak nie wiem. No zdejmij to, przecież to brudne jest. No, dam ci czystą. Ta jest czysta, zobacz. Ta już jest brudna. Masz tą. O, ta jest czystsza, masz tą. Tak? Gdzie jest Laura? Gdzie jest Laura? Gdzie jest Laura? Tu jest. Tu jesteś. Ale masz zabawę, dziecko. Brudna ściera, czysta ściera, nie? Wszystkie chwyty dozwolone. Moi mili, ogólnie z jednego jajka powinien być jeden naleśnik, tak żeby szło spoko, bo mamy 4, na ten jeden to wiecie, że był lekkim niewypałem. Damy sobie trochę serka, no to jest dla nas, więc ja mam umyte ręce, więc po prostu można. Więc my smarujemy sobie trochę już tym almetę, żeby go też przy okazji zużyć, a będzie fajnie do tego pasować. Więc mamy to. Paluszki trzeba oblizać. Damy sobie kawałek sałaty, żeby nam coś ładnie też pochrupało. Także mamy sobie kawałeczek sałaty. Damy sobie troszeczkę marcheweczki i damy sobie... Tylko jak ja to zwinę? Bo te naleśniory są takie ni w 5, ni w 9. Tak ich nie zwinę. Ja je zwinę chyba w rulon tylko. O, to będzie najlepsze, tak. Więc mamy tutaj ogóra. Dajemy trochę tego cudownego, wspaniałego mięsa. Naprawdę, wiecie, jakie to dobre wyszło? Z tych resztek. Jak wam zostanie jakieś mięso, to właśnie warto sobie tak. I jak tam sobie, wiecie, je odkroicie i jeszcze sobie czymś na przykład doprawić, jak potrzebujecie, to miazga. Dobra, mamy tutaj. I ogólnie dałabym siracza, ale postaram się to zjeść z Laurką. Dlatego nie będę tutaj
dawała ostrego, bo to jest sriracha majonezowa, jedna z moich ulubionych. I robimy cyk. I teraz musimy przekroić, proszę Państwa. Tak, to przekroić. Tak? Tak. O, proszę. I proszę. Ale cudowne. Powiem Wam, że miazga. Zjadłyśmy prawie całego. To kurczaczek to jest tu, proszę. Am. Zjadłyśmy prawie całego. Ta marchewa fajnie chrupie. Leci wszystko. Pycha, nie? Laura, czy ty wzięłaś tą brudną ścierę z pralki? Czy mi się wydaje? Wydaje. Wydaje? Wydaje? Ty jesteś kłamczuch. Wydaje. A dokładnie... Jak wydaje? Nie, nie wydaje mi się. To jest brudna ściera z pralki. Dziecko. Weź no, idź zanieś tam. Do pralki ją. Dziękuję. A teraz pokażę Wam to, co większość rodziców przeżywa, mając małe dzieci. I nie wiem jak Wy, ale ja po prostu ubóstwiam i uwielbiam, jak się to posprząta. I popatrzy się na to 5 minut na przykład. Wzięłaś czystą? Wzięłaś czystą, brawo. Jak widzicie, do skakania dzisiaj jest mało rzeczy, bo dzisiaj, dzisiaj są tylko pudzle. Ale patrzcie tu, nie? Patrzcie, ale patrzcie tak. Zobaczcie tu. O, zobaczcie. O, ja uwielbiam, jak się to posprząta. Ja normalnie nawet uwielbiam sobie zdjęcie zrobić, jak to wygląda. A trampolina u nas dzień w dzień. Po prostu ona jest zachwycona. Naprawdę. Co? Do skakania, no. Zobaczcie, moi drodzy. No nie chciałabym powiedzieć, że będziemy mieli trupa, bo mam nadzieję, że nie. A chodzi o tą paprotkę. No, mówiłam Wam, że ona po prostu w transporcie przyjechała bardzo, ale to bardzo, bardzo połamana. Dlatego pozwalam jej oblecieć wszystko. I widzę, że wychodzą nowe, jak to się mówi, pastorałki? Chyba u paprotki, tak to się chyba nawet nazywa. No nie wiem, dobra, jeżeli nie, no to nie, ale jeżeli tak, to tak. I słuchajcie, ktoś mi kiedyś napisał, i dobrze, że ja tego nie zrobiłam, bo ja muszę poczytać. Tu wychodzą takie nowe właśnie, te kikuty puste, nie? I dobrze, że ja tego nie poobcinałam, bo to, żeby jak się to obetnie, to ja nie wiem, czy to nie są pędy, na których wyjdą liście, bo każda roślina ma inaczej. Pokażę Wam na przykładzie choi. Choje, ja nie mówię, że wszystkie, ja też nie mam wszystkich odmian, bo choja to ma tam z 200-300 ileś odmian, nie wiem ile ma odmian, ma mnóstwo odmian, ale ona wypuszcza takiego chudego kikuta i on jest pusty i tego się nie obcina u choi, dlatego że ona, o widzicie, tu na przykład teraz jak jest ta przerwa, będą wychodziły nowe liście i tych liści też nie było. Ona wypuszcza takie chude kikuty, czekajcie, czy ja mam jakąś taką choję? Tu na przykład lepiej widać, widzicie, nagle... No nie mam takiego pustego nigdzie chyba. O, tu nagle wyszedł liść i w uchoi tego się nie obcina, bo to nie jest żaden chudy badyl, tylko tam będą wychodziły liście. Tutaj mamy Syndapsus silveryan. Nie wiem, czy nie pokręciłam nazwy, ale jeżeli mamy na przykład pnącze i on wypuści jeżeli wypuści długi badyl, na którym nie ma liścia, to u pnączy, ja nie mówię też, że u wszystkich, ale akurat te, co ja mam, to się obcina, dlatego że on po prostu szuka, żeby się gdzieś zaczepić i na tym pędzie już nie wyrosną liście. I nie wiem, czy paprotka nie ma tak jak choja, że właśnie jest wypuszczony taki pęd, na którym pojawią się dopiero listki. Także to też trzeba mieć na uwadze, jak są jakieś suche pędy, co jest z tymi suchymi? One nie są suche, jak są łyse pędy. To czytajcie właśnie, ja też tego nie wiedziałam, ja nie to, że ja, wiecie, jestem teraz alfą i omegą, ale ja takich rzeczy nie wiedziałam, że u choi się nie obcina, u roślin takich pnących typu właśnie Syndapsus, nie wiem, Philodendron, Scandens i te inne, to się obcina i u paprotki chyba się nie obcina. Tego jeszcze nie wiem, ale tak mi się wydaje, że u paprotki się nie obcina. Nie wiem, czy pamiętacie w filmie, jaka ona była kula piękna, bo to jest ta paprotka z wariegacją, zobaczcie. Ona ma tutaj, o, na przykład, jest ostrość? Czekaj, jest ostrość, jak se mówię, nie? A przecież jesteśmy koleżankami i kolegami, nie? To zobaczcie, jaka jest wariegacja. Jeden liść potrafi być na przykład cały jasny, drugi cały zielony, trzeci jest zwariegatowany, a nawet potrafi być jeszcze pomieszane. Pół całego takiego liścia, pół z wariegacją, w ogóle no wow. I mam nadzieję, że no trudno, zmarniała to zmarniała. Ona naprawdę przyjechała calutka, połamana i tego tak nie było widać.
Ona przyjechała caluśka, połamana po prostu w transporcie. No zdarza się, słuchajcie, no niestety, no. Niestety zdarzają się takie rzeczy i tak cieszmy się, że na przykład nie musimy jechać nie wiadomo ile kilometrów po rośliny, tylko możemy mieć je w domu. Także zobaczymy, czy nie będzie trup. A przed Państwem nowość. To jest Cissus rombolistny Elendanika. Ja go zamawiałam na Allegro akurat, ale poważnie, ja w ogóle, jeżeli chodzi o te różne sklepy internetowe, często patrzę na Allegro, bo tam sprzedają stricte ogrodnicy i oni mają dużo tańsze ceny na przykład niż sklepy internetowe, zielony parapet i bla 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 bla. I naprawdę oni mają dużo tańsze ceny, bo tam są ogrodnicy. I na przykład tam potrafi być różnica cenowa nawet 50%. Tu myślałam, że on będzie trochę większy, ale słuchajcie, to jest roślina, która podobno mega, ale to mega szybko rośnie. To jest dla mnie akurat dobre w tym przypadku, bo chciałabym. Widać u niej bardzo dużo nowych przyrostów, także rzeczywiście to jest prawda. Bo mamy jesień, a ona tutaj kiełkuje jak dzieciątko. I ja chcę ją właśnie, tu zaraz Wam pokażę, z tej drugiej strony, żeby ona mi zasłoniła, nie to, że chcę sobie zasłaniać meble kuchenne, ale mam tam wizję, rozumiecie? Zmiana aranżu, nie? I widzę, jak ona mi po prostu się rozbuja cała i zasłoni, no nie do samej ziemi, bo mimo, że Laura nie wykazuje inicjatywy bawienia się kwiatami, no bo mam mnóstwo kwiatów na dole, tak samo koty. Nie mam obawy, że coś zjedzą i tak dalej. Są pewne gatunki, jak Wam mówiłam, które się boję, że mogą zjeść. Poczekaj, już idziemy. No to do jakiegoś tam pułapu na pewno dość wysokiego byśmy chcieli dojść, żeby nam zarosła na tej szafie tutaj, zaraz Wam pokażę. I wrzucę Wam link informacji pod filmem, jak chcecie, do tego Scindapsusa. To jest też roślina, która może Wam się kojarzyć z czasami właśnie naszych babci. Tak jak uważam, że teraz nawracają paprotki, tak wracają cisusy i tak samo wtedy za... Ona przyszła ze zmiotką. Nie wiem, czy tam widać w kamerze. Przyszłaś pozamiatać, no dobrze. To tak samo jeszcze wracały te takie... One miały różne odmiany, ale wyglądały jak koperki. Jakby babcia miała koperek cały czas w domu. Asparagus! I jeszcze te, które były takie... Co miały te dzieci takie zwisające, co z daleka wyglądały jak takie gniazda pająków. Gniazdo pająków, zwisające, długie. Zielistka! O! I powiem Wam, że ta druga duża paprotka, którą mam, odpukać kuźwa we wszystko. Słuchajcie, we wszystko, w cycy. We wszystko. No nic! A ta, przez to, że była połamana, no jak ciekawe, jakby nie była połamana, czy też by ją szlak nie trafił, ale mam nadzieję, że odbije może. Nie poddaję się z nią, nie chcę jej absolutnie wyrzucać, no bo to marnotrawstwo by było. Ale to podobno bardzo szybko rośnie. Takie ma listki. Gdzieś mi się kojarzą jakby z bluszczem, bo te bluszcze tu też mają tyle odmian przeróżnych. I one tak w sumie i bluszcz, i bardzo jest podobny do liścia dębu. Możecie go zobaczyć, no rzeczywiście nie jest jakiś specjalnie duży, no bo zobaczcie jak zginął, nie? I ja tak wiecie, miałam taką namiastkę, jak widzę po prostu tutaj do samej ziemi. Ale no niestety biorąc pod uwagę, że jak się nie interesuje ani Laura, ani koty, to tak w tym momencie pewnie by zaczęli. Ale do któregoś tam pułapu fajnie by było dojść. No i to, że on szybko rośnie i mam nadzieję, że będzie u mnie rósł, bo to też jest podstawa, więc zobaczymy jak tutaj mu będzie. I słuchajcie, jeszcze jedna sprawa, wrzucę Wam teraz zdjęcie takiej rozrośniętej rośliny, po prostu nawet nie wiem gdzie znalazłam, czy w Google, czy na Pinterestie, czy na Insta, no nie wiem. Wrzucę Wam po prostu zdjęcie, jak to wygląda, tylko ja bym chciała tak, żeby tu było, no nie wiem, może do gniazdka, żeby tak sobie zapalać. No zobaczymy, nie? Zobaczcie, jak ona teraz, no troszeczkę straszy. Zaglądałam do środka, widzę, że naprawdę wychodzi coś nowego. No ale szkoda, wstawię Wam, jeżeli znajdę teraz zdjęcie, jak ona wyglądała wcześniej, bo była przepiękną, wspaniałą kulą. I wyglądała obłędnie i bajecznie, oczywiście według mnie, bo mi się to oczywiście podoba. No ale, no trudno, no takie życie, no. Raz się w ogóle nawet z rośliną nie uda, więc trzymajmy kciuki, żeby pięknie i ładnie odbiła. Moją paprotkę ogołociłam naprawdę ostro i zaglądałam do środeczka i wychodzą nowe, więc trzymajmy kciuki. Herbata, czajnik szumi, bo robię herbatę. Laura poszła spać, ale ja idę jeszcze sprzątać, więc jeżeli macie ochotę i życzenie subskrypcja, kciuk do góry. Widzimy się jutro, do zobaczenia, cześć!